Witam Was serdecznie. Dzisiaj poruszymy sobie cały szereg ciekawych zagadnień, które ściśle związane jest z celulitem. Podczas tego naszego spotkania w formie wideobloga omówimy kwestie związane z podłożem, z etiopatogenezą samego celulitu, ale również podpowiem Wam rozwiązania z zakresu kosmetologii inwazyjnej, w jaki sposób możemy skutecznie go eliminować, aby przede wszystkim czerpać satysfakcję ze swojej pracy i satysfakcję klienta z efektów zabiegowych. Niejednokrotnie w swojej pracy, w literaturze niefachowej, ale również na rozmaitych forach i grupach internetowych spotykam się z bardzo błędnym pojmowaniem, a może inaczej nazywnictwem. Bardzo często celulit, czyli lipodystrofia, nazywana jest przez nasze klientki, które zjawiają się w gabinetach, ale i piszą na forach, celulitisem. Na początek chciałabym usystematyzować te dwa pojęcia. Celulit a celulitis to są dwie zupełnie odrębne jednostki chorobowe. Celulitis jest to stan zapalny naszej skóry zlokalizowany w tkance podskórnej, który objawia się stanem zapalnym i czerwonym rumieniem w okolicy najczęściej ud. Jest to jednostka chorobowa, która wywołana jest przez bakterie, najczęściej właśnie z grupy paciorkowców i gronkowców i podlega bardzo restrykcyjnemu leczeniu farmakologicznemu. Celulit natomiast jest to lipodystrofia o charakterze obrzękowo-włóknistym właśnie w obszarze tkanki łącznej, w obszarze tkanki podskórnej, czyli tam, gdzie zlokalizowane są nasze komórki tłuszczowe, a mianowicie adipocyty. Celulit obejmuje już ponad 85% kobiet, zwłaszcza tych, które są w okresie tak zwanym rozrodczym. Jakie są przyczyny powstawania celulitu? Bardzo ciężko jest jednoznacznie wskazać głównego winowajcę, który odpowiada za powstawanie lipodystrofii, czyli celulitu. Z literatury, ale i z własnych doświadczeń wiemy, że przede wszystkim celulit dotyczy kobiet. Wiemy również, iż celulit ma podłoże genetyczne, czyli dziedziczone jest z matki na córkę. Kolejną przyczyną powstawania celulitu jest również zła dieta, czyli przede wszystkim dieta bardzo bogata w cukry, tłuszcze, ale i sól i brak wysiłku fizycznego. Kolejną przyczyną to jest zaburzona gospodarka hormonalna. Celulit występuje najczęściej u kobiet w okresie tak zwanym rozrodczym. Wynika to z gospodarki hormonalnej, czyli dwóch hormonów i zaburzenia równowagi pomiędzy estrogenem a progesteronem. Czyli tutaj również możemy wskazać winowajcę estrogen jako kolejne główne winowajca przyczyny powstania lipodystrofii. Również w literaturze możemy znaleźć odniesienie, że celulit występuje dużo częściej u kobiet, które nadużywają nikotyny, ponieważ to właśnie nikotyna odpowiedzialna jest za prawidłowe mikrokrążenie, a mianowicie nadmiar nikotyny, czyli palenie papierosów, stosowanie takowych używek zaburza mikrokrążenie, a tym samym powstaje stan zapalny o podłożu obrzękowym, ale również i włóknistym właśnie w obszarze tkanek, właśnie w obszarze tkanki łącznej. Z praktycznego punktu widzenia, tak jak mówiłam, bardzo ciężko jest wskazać głównego winowajcę. Najczęściej jest to wiele nałożonych czynników, które powodują właśnie powstanie lipodystrofii. Zatem, jak już wiemy, skąd bierze się celulit, skąd bierze się lipodystrofia o tym podłożu obrzękowo-włóknistym, chciałabym dzisiaj podzielić się z Wami praktycznymi rozwiązaniami, w jaki sposób możemy się z tym uporać, co możemy zaproponować swoim klientom, aby zabiegi były skuteczne i aby skutecznie rozprawić się z celulitem. Metody, które chciałabym Państwu dzisiaj podsunąć, podzieliłam na dwie grupy. Na te, które są inwazyjne, czyli takie, które będą związane ściśle z podawaniem określonych substancji w głąb ciała przy użyciu igieł i metody nieinwazyjne, czyli takie, które wykonywane są za pomocą technik manualnych bądź za pomocą urządzeń, które nie będą naruszać bariery skórnej. O wskazanych metodach inwazyjnych i nieinwazyjnych dowiecie się Państwo w kolejnym wideoblogu, na który już serdecznie Was zapraszam.